Gidle. Mała wioska nad Wartą w pobliżu Radomska. Znajdują się tam aż trzy kościoły. Jeden z nich, dominikański, został wzniesiony z racji niezwykłej 9-centymetrowej kamiennej figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej historia zaczyna się w 1516 roku, kiedy gidelski rolnik Jan Czeczek orał swoje pole w miejscu, gdzie dziś wznosi się klasztorny kościół. Ku jego zdziwieniu woły ustały w orce. Mężczyzna zauważył niezwykłą jasność bijącą z ziemi. Owa figurka wydawała się mu bardzo cenna, więc ukrył ją w swojej chałupie. Gdy wraz z całą rodziną utracił wzrok, pomagająca im pobożna kobieta zainteresowała się cudowną wonią i światłością bijącą ze skrzyni, w której była schowana figurka. Opowiedziała o tym proboszczowi, co zapoczątkowało popularność tego miejsca. Ciekawe, że woda, którą obmyto wizerunek Matki Bożej, przywróciła wzrok rodzinie Czeczyków. Na pamiątkę tego wydarzenia praktykuje się coroczny zwyczaj kąpiłki, czyli ceremonialnego obmywania figurki w winie. Raz do roku z tego ołtarza ta maleńka figurka jest wyjmowana, wynoszona i w czasie modlitwy zanurzana w winie. Nazywa się to kąpiłka. Jest obmyta. Pielgrzymi chorzy, którzy tutaj przybywają, otrzymują taką małą ampułeczkę z tym winem, którego ona dotknęła. Przybywający tutaj pielgrzymi traktują to wino jako znak swojej wiary w moc Maryi, którą nazywają uzdrowieniem chorych. Trzeba mocno podkreślić, że Matka Boska Gidelska cieszy się opinią uzdrowicielki chorych. I wśród wiernych krążą opinie, że Matka Boska Częstochowska, która znajduje się kilkadziesiąt kilometrów stąd, jest lekarką dusz, czyli nawrócenia, zaś ta Gidelska jest lekarką ciał, czyli tego, co mamy na zewnątrz. I gdybyśmy poszli wokół ołtarza i zobaczyli przeróżne świadectwa malowane czy pisane, to na tych wotach znajdują się potwierdzenia, że w Gidlach doszło do wielu uzdrowień. Jak używać tego lekarstwa? Często jest tak, że bierzemy do ręki lekarstwo, czytamy ulotkę i na ulotce jest napisane: proszę skontaktować się z lekarzem albo farmaceutą. I tu jest bardzo podobnie. Dostajemy lekarstwo, ale nie wiemy jeszcze, jak użyć. Idziemy do lekarki i często prosimy chorych ludzi, tych pielgrzymów: módlcie się, jeszcze nie używajcie tego. Módlcie się na różańcu, weźcie nowennę, uczestniczcie we mszy świętej. Po pewnym czasie przychodzi myśl: wiem, jak mam użyć. Wiem, jak z tego winka skorzystać. Maryjo, ty go dotknęłaś, a teraz mnie poprzez to winko dotkniesz. I ludzie biorą to winko, po kropelce spożywają. Czasami biorą na palec i czynią znak krzyża. Ona ich dotyka. Czasami jest tak, że dziecko zachoruje. I co wtedy robi? Mama przychodzi i całuje dziecko, całuje miejsce, które jest chore. Maryja w tym znaku, w znaku tego winka, w znaku miłości do każdego z nas, przychodzi jak dobra lekarka, bierze nas w swoje ramiona i pragnie nas uzdrowić. To ona przychodzi. I trzeba o tym pamiętać, że kluczem do tego jest wiara, z którą przychodzimy do lekarki i mówimy, jak użyć, jak modlić się, żeby otrzymać uzdrowienie. To sanktuarium pamięta wiele cierpień i przeciwności. Zostało ono zbudowane w bardzo trudnym czasie dla Rzeczypospolitej. Jego konsekracja miała miejsce od razu po obronie Jasnej Góry przed Szwedami oraz po złupieniu naszego kraju przez najeźdźców. Przypominając sobie te wszystkie historyczne zawirowania, pomyślmy, jak mamy zaprosić Boga przez Maryję do naszych trudności. Urzeka mnie mądrość modlitwy do Matki Boskiej Gidelskiej, którą odmawia się przed użyciem gidelskiego winka.
Zresztą wbrew opiniom krytyków nie podchodzi się do niego magicznie, nie traktuje się go jako dotknięcia jakiejś magicznej różdżki, bo gdyby tak było, to przecież byłoby to bałwochwalstwem. Przed spożyciem wypowiada się m.in. takie słowa: zanim użyję wina, w którym zanurzona była łaskami słynąca figurka gidelska, wołam do Ciebie, Matko, i proszę o Twój matczyny dotyk. Umocnij moją wiarę, ulecz duszę i ciało, abym mógł czystym sercem głosić Twoją macierzyńską miłość i moc Twojego ze mną wstawiennictwa u Boga. Wynika z tego wniosek dotyczący wszystkich modlitw. Zanim weźmiemy do ręki różaniec, trzeba zadbać o nasze serce. Po co bowiem wykonywać zewnętrzne czynności, jeśli nasze wnętrze nie jest otwarte na samego Boga? Dlatego, kiedy zastanawiamy się, dlaczego czujemy opór, to wiedzmy, że trzeba nam szukać głębiej, bo Maryja najlepiej rozmawia z nawróconym sercem, bo ono jest gotowe słuchać, a nie tylko wypowiadać swoje racje. Znajdujemy się w sanktuarium prowadzonym przez ojców dominikanów. Zakon ten jest nazywany kaznodziejskim i jest bardzo mocno związany z Matką Najświętszą. Między innymi przez swojego założyciela, świętego Dominika, który jest też twórcą modlitwy różańcowej, jakże ważnej dla wszystkich chrześcijan, a w sposób szczególny dla tych, którzy kochają Maryję. I o tym, że różaniec jest tutaj bardzo praktykowany, potwierdza obecność przyklasztornego Bractwa Różańca Świętego. Pierwszym dominikaninem jest święty Jacek na ziemiach polskich. Proszę zobaczyć, że w tym kościele w Gidlach on jest jak nowonarodzony. Matka Boża, która mówi do niego: Jacku, o cokolwiek będziesz prosił, dam ci. Może dlatego to jest tu właśnie ważne, że w tym miejscu o cokolwiek Maryję prosimy, Maryja stara się to wypełnić. Jesteśmy tego świadkami. Na koniec naszego wędrowania po Gidlach, sanktuarium zachęcającego do wypraszania za pośrednictwem Matki Najświętszej łaski zdrowia, zatrzymajmy się przy fragmentach bardzo ważnej modlitwy ułożonej tutaj z okazji jubileuszu. Ukazuje ona Maryję jako pomocniczkę w tak ważnej kwestii, jaką jest zdrowie, a właśnie o nim tak wiele osób mówi. Zdrówko jest przecież najważniejsze. W tej jubileuszowej modlitwie słyszymy takie słowa: pragniemy dziś dziękować Tobie, Maryjo, za wszystkich pojednanych tutaj z Twoim Synem, za wszystkich, którzy odnaleźli tu prawdę i sens swojego życia, za wszystkich tu uzdrowionych na duszy i ciele. Ten urywek pokazuje coś niesłychanie ważnego, że Bóg nie daje łaski zdrowia od tak po prostu. Bóg Wszechmogący ingeruje w naszą fizyczność po to, aby zawiązać ze sobą relacje, aby pojednać nas ze Synem Bożym. Jeśli będziemy traktowali uzdrowienie tylko jako jakiś lek przeciwbólowy, to stracimy tego sens. Dlatego zgodnie z gidelską modlitwą wzbudźmy w sobie pobożne pragnienie. Maryjo, daj nam uzdrowienie i jednocześnie świadomość, że w Bogu jest sens i nasze prawdziwe życie. No i powiedzmy amen, no bo chyba chcemy, aby to się stało, prawda?